Cześć, kolejny minikurs. Idziemy za ciosem, punkty akupunkturowe. Pomyślałem, że dzisiaj porozmawiamy o kolejnym rzadko używanym punkcie. Pomyślałem sobie śledziona 16. Fajnie działa, łatwo dostępny, nie trzeba się rozbierać, koszulkę do góry, nakłuwamy i jest. Ale jak on działa, kiedy go używać? No i tak, po pierwsze energia śledziony. Czym zajmuje się śledziona? Śledziona jest swego rodzaju ambasadorem niebios na ziemi. Ma kontakt z energią niebiańską, czyli kontakt ze wzorcem idealnej równowagi. Co to znaczy? To znaczy, że śledziona pilnuje, żebyśmy czerpali z doświadczenia, również doświadczenia dietetycznego, a żebyśmy pobierali te rzeczy, które nam są potrzebne, ponieważ śledziona wie, któremu narządowi, której energii, co w jakim momencie jest potrzebne. A może to robić, ponieważ zna plan wyższy, czyli plan niebios. To po pierwsze. Więc jak będzie wyglądał człowiek z niedoborem energii śledziony? Poza tym, że wyczujemy niedobór na pulsie, to taki człowiek nie będzie wiedział, jak trawić. Będzie trawił, analizował i nic z tego nie wyjdzie. Dojdzie do niestrawności. Niestrawności pokarmowej, niestrawności intelektualnej, niestrawności emocjonalnej, niestrawności duchowej, wszelakiej. Niestrawności. Na poziomie fizycznym wzdęty brzuch, gniecenie, pełność w nadbrzuszu, a niestrawione resztki w pokarmie. Na poziomie intelektualnym gonitwa myśli. Przyczepiamy się do problemu, do jakiejś sprawy do rozwiązania. Myślimy, ale nic z tego nie wynika. Nie potrafimy wyciągnąć wniosków, ponieważ nie mamy kontaktu z planem wyższym. To jest niedobór energii śledziony. Kolejny aspekt śledziony 16 to jego położenie. Niezwykłe miejsce, leży w miejscu, gdzie przyczepia się przepona, a przepona to taka granica między środkowym ogrzewaczem a górnym ogrzewaczem. Górny ogrzewacz, energia klatki piersiowej, to przestrzeń, która pozwala nam czerpać dachi, wielkie chi, czyli chi, energię otoczenia. No, doświadczamy, pobieramy i później środkowy ogrzewacz trawi. No ale jeśli nie potrafi trawić, bo ma słabość śledziony, to organizm wzbrania się przed kolejnymi doświadczeniami. Jak to robi? Wytwarza smutek. Smutek to jest nazwa dla takich wibracji, które odcinają nas od przemiany ognia i przemiany metalu. Przemiana ognia to zdolność organizmu do doświadczania. To jest nasza intuicja, inteligencja wewnętrzna, stapianie się z czymś kolektywnym, stawanie się jednością, czyli doświadczanie. Natomiast, żeby coś wyciągnąć z tego doświadczenia, potrzebujemy przemiany metalu. Przemiana metalu to jest historia kontaktu, granicy. Dzięki temu, że z czym się stykamy, to sprawia pozory dualizmu, czyli jestem ja i coś na zewnątrz, jest granica, pobieram to, co jest potrzebne. Ale energia śledziona jest osłabiona. Nie wiemy, co trawić, jak trawić i po co trawić. Na to organizm wytwarza wibracje, które później nazywamy smutkiem, żalem, melancholią. Jak taki człowiek wygląda? Powtórzę się, niedobór energii śledziony, wzdęty pełny brzuch, niestrawność, trudność z wyciąganiem wniosków, brak koncentracji, osłabiona pamięć. No wszystko, co wiemy na temat niedoboru energii śledziony, ale ten człowiek będzie smutny, rozżalony i melancholijny z niedoborem energii klatki piersiowej. Klatka piersiowa będzie zamknięta. No, wiem, jak ktoś ma dużo energii, to oddycha pełną piersią, jak jest smutny, zamyka się. Na pulsie co czujemy? Przede wszystkim słabość płuc i serca. Mówię o tym, że smutek odcina nas od energii metalu i ognia. Płuco, serce. Czasami również występuje niedobór jelita cienkiego i jelita grubego. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Śledziona 16 to punkt, który ma połączenie z Yin Wei Mai. Nakłuwając ten punkt wpływamy również na tę energię. Co to jest energia? Yin Wei Mai kontroluje, koordynuje inne meridiany po to, żeby energia yin była dobrej jakości. Energia yin trzech przestrzeni, serca, żołądka, macicy. Wiemy, że to są symbole pewnych przestrzeni. Yin ma być dobrej jakości po to, żeby wygenerować yang, czyli aktywność. Żebyśmy byli aktywni w zgodzie z sobą na bazie poprzedniego doświadczenia. Po tym jest yin. Yin to jest doświadczenie. A yang to jest nasza aktywność i yin doświadczenie. To nie tylko substancje, szłe, czyli krew. To już jest obraz materialny. Energetycznie yin to jest to, czego doświadczamy. Zbieramy, konsolidujemy po to, żeby później wejść w nowy cykl na bazie poprzedniego doświadczenia. I to nazywamy dżing pourdzeniowym. To tak przy okazji. Więc śledziona 16 ma kontakt
z Meridianem, który pilnuje, żeby im było dobrej jakości. Więc widzimy, jak to jest istotny punkt dla fazy Yin transformacji. Nie wiem, czy w drugą stronę pokazałem. Dobra, Yang, Yin i Yin Wei Mai pilnuje tego, żeby Yin było dobrej kości, żeby wygenerowało dobry, nowy cykl. Zachęcam Was gorąco. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie, chętnie odpowiem. Używajcie tego punktu. Bardzo fajnie działa. Kiedyś nie użyłem, przepraszam, jestem na zewnątrz, muchy latają i komary. Kiedyś nie używałem go w ogóle, teraz coraz częściej. Dużo ludzi jest smutnych. Spróbujcie go wykorzystać. Pozdrawiam, dobrego wieczoru.